Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Z Zakółka. Szanowni Państwo, w autobusie komunikacji miejskiej mamy wyznaczone specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Są też miejsca ewentualnie dla ich wózków inwalidzkich. Również na drodze mamy takie miejsca, mamy również przepisy, które umożliwiają takim osobom sprawniejsze poruszanie się po drogach. I o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Oczywiście kierowanie samochodem może odbywać się praktycznie przez każdą osobę, nawet z poważną niepełnosprawnością ruchową. Oczywiście taki pojazd powinien być odpowiednio przygotowany, przystosowany do takiej osoby. Oczywiście przepisy też pomagają takim osobom w sprawnym poruszaniu się po drogach. Oczywistą rzeczą i każdy widzi to, są to miejsca wyznaczone do parkowania przez pojazdy takich osób. Oczywiście, aby taki pojazd mógł być zaparkowany, powinien być również odpowiednio oznaczony. Osoby, które chciałyby korzystać z tych wszystkich przywilejów właśnie dla pojazdów osób niepełnosprawnych, powinny legitymować się kartą parkingową. Taka karta zawsze powinna być umieszczona na przedniej szybie w widocznym miejscu, aby można było odczytać jej numer. I tylko w tym wypadku taki pojazd może korzystać z tych wszystkich udogodnień. I odnośnie udogodnień. Oczywiście miejsce do parkowania dla pojazdów osób niepełnosprawnych praktycznie na każdym parkingu na tą chwilę jest. Przy każdym sklepie praktycznie jest. Ono jest szersze zazwyczaj od standardowego miejsca postojowego, gdyż te niepełnosprawności są różne. Czasami trzeba bardzo szeroko otworzyć drzwi, wyjąć czy przyrządy, czy wózek właśnie pomagający w poruszaniu się. Zazwyczaj taką kartę, tak wspomnę, otrzymują osoby z niepełnosprawnością ruchową oczywiście, bo to o to najbardziej chodzi. Dodatkowo warto o tym wiedzieć, że przepisy, a wspomnę, że jest to artykuł 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, tam wszystkie te zagadnienia są i można sobie przeczytać, przypomnieć. Dają możliwość też wjazdu takimi pojazdami w strefy, które są zamknięte dla ruchu, na przykład pojazdów silnikowych. Można też wykonać postój, mimo że na przykład dany odcinek drogi jest oznaczony zakazem postoju. O tym warto pamiętać, poruszając się po takich strefach. Niekoniecznie wygrażać do innego pojazdu, który wjechał na przykład w strefę wyłączoną z ruchu, gdyż nie wiemy, kto w tym pojeździe jedzie. Przepisy również mówią, że niekoniecznie musi prowadzić pojazd ta osoba. Wystarczy, że zawozimy kogoś z rodziny z taką kartą, prawda, swoim pojazdem, również nabywamy z automatu te uprawnienia do wjazdu właśnie w te strefy, gdzie nie można się poruszać pojazdami silnikowymi. Możemy się zatrzymać w miejscach tak naprawdę, gdzie ten postój jest zabroniony. Również możemy skorzystać z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, oczywiście oznaczonego. W takim wypadku oczywiście znowu muszę wrócić do karty parkingowej, którą taka osoba powinna mieć przy sobie i podczas postoju powinniśmy ją również na swoim pojeździe wyeksponować. Jeszcze warto wspomnieć, że wszystkie te udogodnienia dotyczą również pojazdów różnych instytucji opiekuńczych, rehabilitacyjnych. Te pojazdy zazwyczaj są już dobrze oznakowane z przodu i z tyłu. Jeszcze tylko wspomnę, Szanowni Państwo, że oczywiście obserwując znaki drogowe też może być, że ten zakaz ruchu na przykład dla pojazdów silnikowych
dotyczy również osób niepełnosprawnych. No wtedy to już ten zakaz obowiązuje wtedy absolutnie wszystkich. Szanowni Państwo, oczywiście osoby niepełnosprawne nie tylko pojazdami się poruszają, również pieszo. Przepisy mówią, że takie osoby mogą przekraczać jezdnię tak naprawdę prawie w każdym miejscu. Oczywiście nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale możemy się spodziewać, że możemy taką osobę spotkać niekoniecznie na przejściu dla pieszych. Oczywiście te niepełnosprawności są różne. Tutaj tą osobę najczęściej z problemami wzrokowymi, niedowidzącą, ona powinna, mówię tutaj o takich osobach, ona powinna mieć oczywiście białą laskę, czy też razem z sobą psa przewodnika. Takiej osobie absolutnie musimy, że tak powiem, ułatwić przejście przez jezdnię. Wykonując taki manewr, upewnijmy się, czy inni uczestnicy drogi również odczytają nasz zamiar, że taką osobę chcemy przepuścić. Podsumowując dzisiejsze informacje, które Państwu przekazałem, troszeczkę tych ułatwień jest. Najważniejsza rzecz, ułatwiajmy tym osobom poruszanie się. Na pewno nie chcielibyśmy być na ich miejscu. Nie zajmujmy miejsc parkingowych dla takich pojazdów. Też nie oceniajmy z góry, bo nie zawsze tą niepełnosprawność widać. Widocznie potrzebuje, widocznie ma uprawnienia taka osoba, skoro zaparkowała, a na pierwszy rzut oka wygląda, że jest zdrowa. Może jakieś inne uszczerbki niż zewnętrzne posiada. Do zobaczenia za tydzień.